matka jeszcze mówiła, po co ty się zadajesz? Mówi, przecież wiesz, jaka jest sytuacja. Mówi, w każdej chwili my nie mamy co jeść. Mówi, a ty jeszcze się wdajesz w politykę, tu mówi tego. Ale mówi, to są ludzie, mówi, trzeba im pomóc. Mówi. Traktowaliśmy go jako członka rodziny. No, grzeczny chłopak był, szczupły, wysoki. Bardzo nawet nie był podobny, wie pani, tak czarny, ale no wie pani, dla wszelkiego bezpieczeństwa to nie wychodził z domu. W każdym bądź razie zdał się z tym Edelmanem, jaką na imię miał? Markiem. Chcieli broń. To ojciec przywoźcie coś, żeby sprzedać. Mówi, to za te pieniądze będzie mi tak było. Przywozili ciuchy najróżniejsze. Matka na bazarze, na Ząbkowskiej bazar był taki, te ciuchy sprzedawała. Ojciec znowu z kolei skombinował broń. Ojciec, matka była na bazarze, siostra była jedna, starsza w domu i młodsza. Ta młodsza poszła do czytelni, bo matka dużo czytała książek, wymienić książki tam gdzieś na Grochowskiej dalej. A ta siostra ugotowała obiad dla tych, którzy mieli przyjechać. No oni przyjechali wcześniej, puściła ich do domu, tam czy zjedli obiad, to już tego nie pamiętam, bo nie mówiła mnie. W każdym razie, po jakimś czasie przyjechał ojciec i po chwili zaczęli żandarmi, wie pani, do drzwi walić. No jak to zaczęli walić, także ojciec widzi, że tu się nie przelewa, przez Judasza spojrzał, patrzy, że na dole stoją z karabinami, wie pani, Niemcy, a przy drzwiach w skórze, taki w kapeluszu, wie pani, cywil taki, to tak chodzili właśnie ci SS. I wali do drzwi, otwierać, policaj mówi. No, ojciec nie bardzo chciał otworzyć, ale zobaczył, że on jeden jest, tego otworzył. Otworzył i zamknął drzwi zaraz, wie pani. I zaczęła się szamotanina tam, wie pani, zaczął tego ojciec, go tam powalił na ziemię, tego, a ten zaczął krzyczeć, żeby strzelali. I oni serię puścili przez drzwi, wie pani, drewniane ojca poranili. I ojciec jak był ranny, tak krzyczy, Basia, uciekajcie, mówi, przez okno, mówi, uciekajcie czym prędzej, bo będzie gorąco. I siostra właśnie wyskoczyła i Kazika za rękę i choda za ten. A ten Rysiek siedział tam między tymi drzwiami, wie pani. Także on nie widział nic, co się dzieje, tylko słyszał to strzelanie. No i ojciec widzi, że nie przelewki i wziął se, strzelił w głowę i dobił się, samobójstwo popełnił. Żeby go nie wzięli, wie pani, na tortury, na męki, żeby tam wydawać resztę.